Dzień dobry, wieczór. Z tej strony Starki, Out of Rager. I dzisiaj wielka chwila. Mam do ogarnięcia trzy rzeczy. Pierwsze, portal. Drugie, patrzcie, jakie piękne, malutkie drony. Czy androidy, dalej nie pamiętam. A, już mam postal, znaczy jaki postal, portal. Fajnie, no. Więc widzicie, kiedy będą malutkie dzisiaj one, kiedy będą przy mnie. No i trzecia sprawa. Chyba pora w końcu i zrobić wszystkie możliwe podziemia. Bo jak zapewne większość z was wie bądź kojarzy, zostało nam tylko jedno, prawdopodobnie podziemie zimowe tym razem. Ale zanim do niego się udamy, co? Muszę wam pokazać coś. Wlazłem tutaj tak po prostu przez przypadek, strzeliłem kulą ognia. Myślałem w sumie, to jeszcze było, jak miałem mikstury. Zobaczę tą skrzynię, ale nie pokazywałem, teraz proszę. Nic wielkiego. Ale dobra, mniejsza z tym. No, mamy portal do pustki. Nie chcę jednak jeszcze z niego korzystać. Z oczywistych powodów. I przy okazji tutaj jeszcze tworzę jedną. No, jedną, co, jak to się nazywa, spirit orbę. A póki co. Ej, ładnie, łatwiej byłoby chyba zobaczyć wszystko, co się da. Z opcją send to vault i wysłać. Jakimś dziwnym trafem nie mogę do żadnej wysłać. Mimo tego, że w wielu są miejsca i te rzeczy występowały już tam, dobra. Ej, gdzie to jest? Jakiekolwiek miejsce, muszę wszystkiego się po prostu pozbyć, rozumiecie? Nie wiem, co mnie czeka w pustce. A, gdzie jest burak? Super, w gorszym miejscu buraka zgubić nie mogłem. Dobra. Burak już odzyskany. W takim wypadku jeszcze tylko zostały ewentualne zwoje. W sumie te mogę wziąć, patrząc na to, jaki będzie miał charakter. No, jaka będzie miał, jaki będzie miał charakter. Będzie miała charakter ta wyprawa. Dobra. Takie rzeczy odkładamy. Nieważne co, jak, gdzie, kiedy, że tak nazwę. Ekwipunek, no prawie pusty. Więc tak, pustka już się nazwała. Ale zanim to, to jeszcze, no. Zbieramy drony. Slash droidy, dalej nie pamiętam co jest co. Swoją drogą nawet jest większy problem, bo nie pamiętam ile konkretnie miałem. Czy to są wszystkie, czy jeszcze gdzieś kogoś brakuje. Ale mniejsza z tym, idziemy. Idziemy zająć się podziemiami. Super, wołają mnie. Nie ma co jak domownicy. Dobra, ale mniejsza z tym, wchodzimy. O, tak, tak, tak. Aha. I co dzisiaj? Właśnie przy okazji, jedna sprawa tylko. Nie. Czyli nawet tym ogniem nie jestem w stanie spalić tego czegoś. A szkoda. No ale dobra. To idziemy. Ten standard. Muszę przyznać, fajne, ale nie. To raczej nie to. Aha. Czyli łukiem mogę to zamrozić. Ale coś ponad to? Nie. Dobra, mniejsza. Oczywiście. Nie ukrywam, pamiętam, że było z tym sporo problemów, ale jakoś dam radę. A, i swoją drogą, nie wiem, czy zauważyliście, wyglądam jak taki mały, uroczy goblin, górnik czy coś. A, okej. Dobra. Jak na razie nie mam pomysłów na nic, co tutaj można zrobić. Poza tym, że jest klucz do bossa już tutaj tylko. I tyle co, że zamrożony. Dobra. A tutaj co? Ja powiem szczerze, że wam nie pamiętam już, gdzie ja byłem, a gdzie mnie nie było, więc no. Trzy zamrożone skrzynie. Co z tym? Jedne co mi zostaje, że tak nazwę, z tego wszystkiego, co... Granat. Nie? No, oczywiście, że nie. Czemu to by miało zadziałać? No tutaj potrzeba czegoś innego, czego jeszcze nie znam. Oj, to jest najgorsze w tym wszystkim w sumie. Dobra, wpuszczaj. A tutaj co?
prostu pełno kryształów. Nie pamiętam, czy to była jakaś skrzynka, czy coś, czy nie. Ale mniejsza z tym. I co teraz? Tak szczerze powiem wam, nadal nie ogarniam, co teraz. W sumie kończy mi się jakiekolwiek opcje. Bo tu mogę jechać, super wszystko, ale tam oczywiście kryształ jest, który blokuje te tory. Jedyne co ewentualnie nie, to i tak nic nie da. Muszę znaleźć jakieś coś, czego nie zauważam. Aha, dobra. Czyli mrożenie tu jest ważne. Dobra. Fajnie, że się teraz z tym dowiedziałem, tylko... Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, że mrożąc te rzeczy moim łukiem mogę coś tu osiągnąć. Dobra, tylko dalej to nic nie daje. Przynajmniej nie w tym kontekście, który potrzebuję. Okej. Dobra, jestem głupi. Nawet nie trzeba niczego mrozić. Tu było to rozwiązanie od początku. Dobra. Ale wiem przynajmniej też, jak zdobyć klucz do bossa. Wow. Naprawdę nie było trudne. Ale mniejsza z tym, wysyłamy to z powrotem tam. I może coś się nam uda znaleźć jeszcze ciekawego w związku z tym wszystkim. Nie, ostatnio jak tu byłem, naprawdę muszę przyznać, byłem w sumie idiotą, już nie pomyślałem o tym wcześniej. Ale dobra, jedziemy. I tym razem tak po prostu przejechałem, no jasne. Aha, musiałem dostać obrażenia, bo jakby inaczej, to że raz udało mi się bez obrażeń przejść wszystko prawie, nie znaczy, że zawsze to będzie mi się udawało. Dobra, mamy bossa, ale standardowo zanim to, to jednak chciałbym pozwiedzać wszystko, co się da. Z jakiegoś powodu jest tutaj ten wózek. Łocie panie, co to ma być? Aha. Dobra. A, nie. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że póki co może lepiej byłoby tego jeszcze nie zużywać, tylko popchać w takiej formie, w jakiej to jest teraz. Aha. Czyli nie, czyli to jakoś inaczej trzeba. Dobra. Myślałem, że się zatrzyma, ale wiecie, no. To był tylko mój pomysł, a jestem jak zwykle zwykłym jełopem, który nie ogarnia, o co chodzi za bardzo. A tutaj... Aha, okej. Mówiłem szczerze, sprytne. Sprytnie nawet bardzo. A w środku mamy pewnie różdżkę. Mhm. Używaj jej do mrożenia obiektów i wrogów. Aha. Czyli to był prawidłowy sposób, jak chcieli się dowiedzieć o tym, że trzeba mrozić. Dobra. Swoją drogą, to chyba już jest delikatna paranoja czy coś, ale... Tak, jednak tu było. Nie z wielkiego oczywiście, ale jednak. Dobra. To może w takim wypadku warto byłoby wrócić. Coś jeszcze ogarnąć? Chociaż w sumie nie wiem, czy jest coś do ogarnięcia, raczej... Nie, no raczej wszystko, co miałem zrobić, to już zrobiłem. Więc tak... To było aż zbyt oczywiste, powiem wam szczerze. I żeby nie było, nie chodzi o to, że wiedziałem, że tam jest. Nie chodzi o to, że było widać, tylko... Tam to było wręcz oczywiste, że jest takie piękne miejsce, to pewnie wsadzam tam pokój. A co ja akurat, powiem szczerze, teraz zauważyłem, jak wróciłem. A zrobiłem to głównie dlatego, że no...
Wiem, ile jest sekretnych pokojów łącznie w grze. No i pomału zbliżamy się do limitu. Ja muszę po prostu zdobyć achievementa za wszystko, nie chciałbym potem musieć wracać, dobra. I jeszcze to. I mogę iść na bossa. Dobra. GG easy, standardowo. Achievement za kryształową grotę. Znowu Spirit Orb. I dobra, zobaczę może ile brakuje jeszcze pokojów. Nie jestem pewien, czy mam wszystkie, czy nie. Okej, tutaj nie. Jeszcze gdzieś jest jeden sekretny pokój. Wiecie, co to oznacza, ludzie? Albo gdzieś przegapiłem, albo jest tu druida. Nie wiem, która z opcji gorsza. Ale dobra. Wątpię, żeby to u druida było, więc pewnie gdzieś przegapiłem. W takim też wypadku, jeśli ktoś ogarnia, gdzie może być ostatni sekretny pokój, bardzo bym prosił, żeby mnie poinformował. Ja póki co najpierw tylko zobaczę, co my tu mamy. Niech będzie to, i tak wielkiej różnicy nie robi. Znowu zapchałem w sumie kwpunek. I tak. Dobra, niech będzie nawet to tutaj, to też. No jakkolwiek, po prostu wiecie, muszę opróżnić trochę eku. Dobra, szybciej. No dobra, mamy kilka miejsc. No i zobaczmy, jak to działa? Co? A, czyli stawiam portal i muszę przez niego przejść. Aha, czyli pustka działa na takiej zasadzie. Pokonaj wszystkich wrogów, zanim skończy się czas. Ojej, ojku. To wiecie co, chyba nie byłem gotowy na pustkę jeszcze. O, i nie ten przedmiot swoją drogą. Okej. Okay. A przynajmniej widzę już te całe kwiatki. Pustki, czy co było. I mamy Void Stone. Dobra, czyli dobrze myślałem odnośnie tego, jak będzie się to zdobywać i gdzie się to będzie zdobywać. I teraz jeszcze ostatnia rzecz, która mnie tak trochę zastanawia. Powiem szczerze, nie wiem, czy powinienem to sprawdzać, czy nie. Ale dobra, sprawdzę, powiem szczerze, prawdopodobnie to sprawdzę tylko. A, czyli teraz stoper się zatrzymuje. Dobra. W takim wypadku, gdzie to jest? Muszę to sprawdzić, powiem szczerze, no. Ja bym sobie tego nie zrobił. Dobra, szybciej. Dobra, pokazuj, czy tutaj da się łowić. No, halo, gra. Dobra, czyli chyba nie da się łowić. A nie, da. O, czy Krakena? Ej, inventory is full. Dobra, wiecie co? Tego bym się nie spodziewał. Jest jakieś oczy krakenów. Jestem tylko patrząc na charakter tego wszystkiego, co... Prawdopodobnie powinienem sobie... wydać to w końcu na serce, co też zrobił jednak. No nie sądzę, żebym bez tego był w stanie przetrwać późniejsze poziomy, jeśli to jest pokonuj wrogów, żeby przetrwać. A teraz rzucamy i... najprościej w świecie chyba się spotkamy, jak już połowie sobie trochę tych oczu krakena, bo... nie będę was okłamywał. Nie sądzę, żeby to było jakieś byle znajdźki. Pewnie wcześniej czy później będę potrzebował tego na potęgę. O ile już tego nie potrzebuję. Najprościej w świecie, powiem wam szczerze, nie pamiętam, czy to potrzebuję, czy nie. Ale czuję, że będzie potrzebne. Dobra, widzimy się po prostu za chwilę. Właśnie złowiłem zwykłe ryby. Tak. Więc wiecie co, dobra. Długo czekałem, dostałem tylko ryby. Idziemy głębiej, trudno, jeśli będzie potrzebne, to kiedyś tu przyjdę samemu, czy tam nawet ponownie tu wleziemy. Ej, dobra. I co my tu mamy znowu? A, tu jest jakaś
super nagroda chyba za ukończenie tego wszystkiego. Aj, tak jest, to powiem wam szczerze, ta gra nie była gotowa na mnie. Ja prawdopodobnie taki jestem już OP pod większością względów tego, jak się jak tej postać przygotowałem. Zanim, podkreślam, zanim zacząłem tu włazić. Ej, że ta gra po prostu... No pustka po prostu jest niczym w porównaniu z moim potęgą. Czuję się normalnie jak w Divinity. Niech kogoś zastanawia czemu, co przykro mi, ale nie mogę powiedzieć. Bo to taki spoiler w sumie. No ja chociaż jeśli chodzi o jedynkę, co... Nie aż tak bardzo, dwójkę, powiedzmy sobie szczerze. Może trochę bardziej, ale też nie jakoś wielce. No ale tak, czuję się jak w Divinity, tak czy siak. Już wszystko? A, okej. W takim razie zbieraczu, pora zbierać. Kamień pustki sam się nie wyniesie. Patrzcie, ile my tego mamy. 300 Void Stone'ów. Nie wiem, czy nawet tyle jest potrzebne, ale... Swoją drogą mamy róże pustki. Wiecie, co to oznacza? Na domu będziemy mogli zbierać dowolne elementy. Jakie to się nazywało? Właśnie te takie wykopywalne. O, tak po prostu. Zawsze dostając jakieś tam rzadkie relikty. Bo tak działa poziom następnej łopaty. Dobra, nie wiem co to za kwadraciki, ale... Chociaż dobra, może inaczej. Wiem co to jest, ale nie spodziewałem się, że tutaj to znajdę. Chociaż dobra. Dobra. A więc... już trochę plączę sam w tym, co chcę mówić. Wygląda na to, że ten handlarz wędrowny może sprzedawać nawet rzeczy z Voida, tak po prostu. Ale złotego jaja jak na złość nie chcę sprzedać, chociaż raz. Ale dobra. Na spokojnie. Wykopuj zbieraczu. I mógłbym niby, jak mówiłem, poszukać trochę oczu Krakena, ale nie. Włazimy. Bijemy, zabijemy wszystko. I powiem szczerze, to będzie ciekawa przeprawa. Będę się jeszcze prawdopodobnie niedługo uczynić moją postać bardziej OP. Bo wiem, że jest tutaj achievement za dojście do poziomu setnego. I nie to, żebym nie wierzył w swoją potęgę już teraz, ale no... Delikatnie mówiąc. Czuję, że prawdopodobnie mogą być w końcu piętra, na których nie będę dawał rady. Tak teraz, będę po prostu musiał moje życie poświęcić znowu na krwawym ołtarzu, żeby wzmocnić sobie damage'a, albo z orbów w sumie robić damage'a. Różnicy wielkiej to nie ma. No. O nie, miksury się skończyły. A spokojnie, ostatniego wroga pokonam tutaj jeszcze zanim będę musiał chlać mikstury. Dobra, wrogów nie ma, to teraz tak. Szkoda, że nie ma jakiegoś jednego na wszystko. To nie jest szczególnie potrzebne. Tak, to jest podstawa. Kolejna podstawa podstaw. To też. W sumie to też niech będzie. Zarobimy, może kupimy jakieś nowe lądy. Coś jeszcze jest takiego istotnego? Dobra, niech będzie to. I tak, teraz Void Stone'y powinienem zbierać, ale... Czy ja wiem, czy one są już tak potrzebne. Zresztą w każdej chwili będę mógł tutaj powrócić, co prawda kosztem plastiku ze szkłem i części elektrycznych, które tylko dla mnie są niezrozumiałe czemu, ale dobra, idziemy. Oj, co jest? Dobra, mniejsza z tym, trochę się rozproszyłem, ale damy radę. Mi zabi zbieraczu, gdzie jest jakiś wróg? O, tutaj. W sumie dalej nie wiem jak robić uniki, aby się przydało teraz, bo te uniki... W tym momencie by przyspieszyły moje poruszanie się i to znacznie. Dobra, gdzie jest jeszcze jakiś wróg? Aha, czyli każdy poziom ma kolejny poziom ma ich jeszcze więcej. Dobra, teraz znowu w dół. Nie wiem, czy to jest fajne takie do obserwowania, czy nie. I nie wiem, czemu przypomina trochę... Aha, dobra, już rozumiem trudność tej pustki. Tutaj w końcu będą takie labirynty się tworzyć. Nie, żeby to był jakiś wielki problem, ale zaczynam rozumieć, czemu to może być trochę trudniejsze. Chociaż dobra, nawet nie czekam, dostałem achievement za piąty poziom. Okej. Dwa razy dostałem to samo chyba. Przyszedłem raz na Steamie i dwa razy tutaj, w takim kontekście to mówię. Ale spokojnie, damy radę. Po prostu będę biegał, machał mieczem.
Gdzie jeszcze jest ich trochę? Jednastka w sumie. Sporo. Ale damy radę. Wierzę w siebie. Zresztą jak nie ja, to kto? Zresztą ja jestem czyli tym, który zepsuł Foragera, grając w niego i tak po jełopsku, nie ogarniając co się dzieje i w ogóle. A tak coś czuję, że powiem wam szczerze, że przydałoby się jeszcze więcej damage. Żeby to jeszcze bardziej cheese'ować? Co? Co on tu ma? My? Dobra. Wiecie co? Nie wiem co to ma być. Ale dla bezpieczeństwa sprzed... Toxic Sludge? Okej, okay, i... Uranium. Chyba właśnie wkroczyliśmy w erę... nuklearną. Dobra. A, czyli po prostu co 5 poziomów dostaje skrzynkę. Dobra. Czyli poziom setny będzie nużące, powiem wam szczerze. Ale to zrobię, nawet jeśli kosztem pominięcia większości poziomów i pokazywania wam tylko co któregoś z rzędu. Powiem szczerze, ja to zrobię. Chyba, że będzie to trudno, czy przegram. Ale nie sądzę, powiem szczerze, żebym miał przegrać, dopóki mam mikstura. Mam 30 parę mikstur, które trwają po dużo. Więc zanim ja zacznę przegrywać tak naprawdę, to muszą mi się, jak mówię, skończyć, a zanim one się skończą, to mnie milion lat. No i przy okazji uranium już zaczyna tu występować w formie skałek. Dobra. I powiem szczerze, skoro już mam też źródło nuklearnych elementów, prawdopodobnie gdy już powrócimy do wymiaru standardowego, to zajmiemy się przerabianiem niektórych rzeczy na nuklearność i ogólnie stawianiem większej ilości struktur. Powiem szczerze, nie wiem jak działa przerabienie struktur na nuklearność, ale jest za to achievement, więc wcześniej czy później będę musiał to zrobić. I dobra, minuta 20 na dwa szkielety pewnie. Dobra. I... a nie, nie dwa szkielety, dobra. Tak się jak się udało, więc te. Chociaż trochę Voidstone'a, nie ukrywam, by się też przydało zebrać. Więc tak. I na przykład przyjdę tutaj z kapliczką zwinności prawdopodobnie. Dobra, włazimy. Chociaż nie jestem pewien, czy to było za poziom 100, czy to było za poziom 30. Ten maksymalny achievement, powiem wam szczerze, więc pokonam tych wrogów i prawdopodobnie się sprawdzi. Okej. Okay. Nie, naprawdę, powiem wam szczerze, nawet jeśli powtarzam czy coś, mocno wydaje mnie się, że pustka została stworzona z myślą o normalnych graczach, a nie kimś takim jak ja, który zaprzedał swoje życie już nie wiem ilukrotnie na tym ołtarzyku, zwiększając damage. Ale dobra. Jeszcze zostało 9, 7. Jesteśmy coraz bliżej sukcesu. Oczywiście jeszcze uranium i inne rzeczy, ale no. Nawet nie będę zmieniał sprzętu na sprzęt wydobywczy. Nie. To będzie tamtędy, jestem pewien. Cek. Więc dobra. Kolejna grupka, jeszcze teraz 3. Mam minutę 30, więc spokojnie dam radę, nawet gdybym chciał się zatrzymywać na zbieranie. Czemu ja łuk przełączyłem? Dobra, mniejsza. Zbieraj te moje sługi. A. Okej. Okay. Czyli teraz mogę dla nas spokojnie zbierać, co? Nie mogę. Oj, dobra. Pozwólcie, że szybko sprawdzę tylko wpis tych achievementów, bo mam gdzieś po prostu zapisane. Czy się na Steama zajrzę i tyle. A, dobra. Dobra, gdzie co jest? O, jest, dobra. Spis achievementów jest. Aha. Aha. Tylko 30, dobra. Skoro 30, to powiem wam szczerze, jeśli nie dzisiaj przez znużenie czy coś, to przygotuję się lepiej. Nie wiem, tworząc milion więcej druidów czy dronów, dalej nie wiem co to jest, ale tak czy siak, po prostu stworzę tego dużo więcej, dużo bardziej opewy, tworzę swoje przedmioty i no, ogarnę co trzeba. A w takim razie, gdzie było do poziomu setnego, że trzeba dojść? Pamiętam, że kiedyś, że też musiało w takim razie być coś podobnego, taki, który niedawno odgrywałem, że trzeba dojść do jakiegoś poziomu setnego właśnie, żeby zaliczyć. Ale okej, okay, mniejsza z tym póki co.
jesteśmy tutaj dla sieczki, dla bicia, zabicia wrogów, to skupiajmy się na tym. A, gdzieś jeszcze dwóch jest. A czasu mam jeszcze wystarczająco dużo, żeby to na pewno zrobić. Cześć, pa. I teraz portal tutaj, nawet nie czekam. Powiem szczerze, ten styl gry naprawdę, poza tym, że przez w sumie efekt pustki, przypominam trochę Divinity. Chciałem przynajmniej bardziej przez aha, czyli tu bossów w końcu będę musiał bić. Dobra. Warto wiedzieć o tym, że tu bossowie będą się pojawiać. To już zaczynam rozumieć, czemu dalsze poziomy pustki mogą być trudne. Ale pod kątem samego w sobie wykonania, że łazi się, po prostu przemieszając poziomy i robiąc sieczkę, żeby wybić wrogów, to bardziej mi przypomina to Nuclear Throne, czyli nuklearny kibel, jak zwykle to nazywać przez jednego youtubera, którego swego czasu mocno oglądałem. W sumie niektórzy powinni wiedzieć nawet, o kogo chodzi. To jeśli wiedzą, to fajnie, jeśli nie, to to trudno dla was i tyle. No ale wracając, powiem szczerze, naprawdę przez niego dużo rzeczy się w moim życiu, można powiedzieć, zmieniło, czy dużo się ukształtowało. Ale tak czy siak, są rzeczy, które no mi zostały nawet po tym, jak przestałem go oglądać i tak jakoś ogólnie. A, i właśnie mikstury się skończyły, to kolejny łyk. Nie będę może brał wszystkich, tylko te na walkę i zatrucie, oczywiście. I bez zbędnego czekania lecimy dalej. I za 80 w pustce kolejny achievement. Aha, czyli teraz coraz więcej tych bossów będzie się pojawiać. Dobra, rozumiem. Muszę naprawdę stać się dużo bardziej OP, żeby móc dalej schodzić. A więc tak, jeśli to przyjdziemy, dostanę drugą skrzynię nagród. Nie to, żeby to było jakieś teraz wielce potrzebne, ale dobra. Jeśli dają, to oczywiście z chęcią skorzystam. I ciekawi mnie, który boss w takim razie będzie drugi, czy ognisty, czy lodowy. Jak się okazuje, labirynt czaszek nie miał bossa, więc nie może być bossa czaszkowego, chyba że jakiś nagle zostanie wymyślony, wiecie, na potrzebę pustki. Ale dobra, mniejsza z tym teraz, czy coś, po prostu skupmy się na sieczce, jak już to powtarzam. I dobra. Gdzie jest ostatni wróg? Za tym. A, dobra. Powinien zaraz zginąć, tak, padł. I jest skrzynia. A w środku jeszcze więcej rzeczy typowo z pustki. Chociaż nadal nie dostałem tego Toxic Sledge'a. Więc jakiego Toxic Sledge'a? Tego, no. Brakuje mi słów. No Kraken Ajów, czym Ejów, nie, nieważne. No, oczek Krakena. Oje, ile tu royalnej stali bym mógł zgromadzić, gdybym tylko to zbierał. Powiem szczerze, chyba nawet będę musiał się przerzucić za chwilę na to, żeby zbierać royalną stal, bo aż tak w serce się kraje, kiedy ona się marnuje. Więc tak, dobra, giń, przepadnij, bij, zabij, tak. Powiem szczerze, spodziewałem się czegoś więcej po nazwie pustka i w ogóle po tym, że jest samarzywęcy za 30 poziom i w ogóle. Ale już po raz kolejny mówię, to może być kwestia mojej postaci. Czy nawet tego, że w sumie ta postać jest aż zbyt OP. Ale dobra. Ubiłem wszystkich, czy nie? Jeszcze tam gdzieś ktoś łazi. Ale do momentu go znajdziemy i ubijemy. Mam przynajmniej taką nadzieję, tak. I teraz dobrze. Nie potrzebuję rzeczy typowo z pustki. Potrzebuję za to czegoś innego. A więc tak. Kamień sprzedaj. To też sprzedaj. I już więcej nie trzeba. Że nie, dobra, zwykłą stal też by się przydało gromadzić. Kryształy sprzedaj. Tak, zwykła stal, royalna stal. No i mam wszystko, co będzie mi potrzebne, najprawdopodobniej. I idziemy. Poziom który? 12. Ojeju, 4 bossów, co to dla mnie? Jak ja mam prawie 100% szans na unikanie. Okej. I pokonani, oczywiście. Nie, ta pustka nie sądzę, żeby mogła stanowić dla mnie jakiekolwiek problemy, nawet bliżej 30. A jeśli będzie, to najprościej w świecie jeszcze jakieś 2-3 ofiary, ulepszenie miecza na miecz pustki.
Może ulepszenie też rękawic i innych rzeczy jeszcze bardziej, żeby jeszcze szybciej machać i powinno być gotowe. Wiecie, wiecie, znowu będę po prostu w stanie pobiec swoje rekordy. Gdybym tylko jeszcze szybciej łaził, to byłoby super. Ale no, nie będę narzekał, jakby nie było i tak. Moja postać jest już mocno powzmacniana, więc tak. O, przeciwnik, super. Kolejny przeciwnik, tak, twój inwentarz jest pełen. I jeszcze 6. Coraz więcej ich, co nie ukrywam, jest trochę niepokojące pod tym względem, że czasu może mi w końcu zabraknąć na coś. I nawet nie z mojej winy, tylko winy tego, że jest za dużo przeciwników. A, dobra. No to lecimy dalej. Halo? Gdzie moje bossy? A, dobra, są. Już się bałem, że bossów nie dostanę swoich ulubionych. Ale na szczęście dalej są, może w mniejszych ilościach. Ale ważne, że są. A, jak tu jest piękna sieczka. Chociaż szkoda, że to nie jest jakoś, powiedzmy, proporcjonalne do siły gracza. Tylko po prostu mają stały poziom trudności. Znaczy, dobra. W tym większość roguelike'ów, roguelite'ów i w ogóle tych gier tego typu, chociaż są chyba bardziej roguelike niż lighty. Ale mniejsza z tym, no większość gier tego typu nie ma jakiegoś tak dobrego warunku skalowania się. Tylko raczej są stałe poziomy trudności i po prostu. No to jak gracz mocny tam przyjdzie, to już kwestia gracza. A gra. Gra będzie taka, jaka była. Dobra. O, są wrogi, są wrogi. I tak wiem, że powinno się mówić wrogowie, ale ja tam czasami mówię wrogi. Zresztą, po co ja się z tego wszystkiego tłumaczę? A, już wszystko. Dobra, poziom następny. Który? 14. I się pojawiają magowie. Czyli już wiem, że następne będą chyba rzeczy z biomu zimowego, jeśli już. A, no, ile tych bossów? Grrr, coś powinnaś nauczyć, że te bossy mnie nie powstrzymują. Powinnaś rzucić we mnie czymś gorszym. No dobra, ci magowie akurat, tutaj powiem. Aha! Już bossy zimowe są! I to w bardzo dużych ilościach. Dobra, w takim wypadku to ja rozumiem. Dobra. Czyli ostatnie będą bossy ogniste. Prawdopodobnie. Chyba, że pustkam jakieś swoje własne warianty. W sumie jedne co tutaj może mi trochę przeszkodzić, ponieważ szczerze, że to będzie zamrażanie, ale nie czuję, żeby to zamrożenie było aż takie wkurzające jak. No. Ale dobra, nie będę może chwalił dnia przed zachodem słońca i w ogóle mówił, jak to jest łatwo, chociaż jest trudno, czy trudno, chociaż jest łatwo. Nie, mniejsza z tym, po prostu lepiej będzie chyba, jeśli się skupię na biciu za biciu, bo czas się pomału kończy, a wrogów jeszcze pełno. Tak. Dobra. Czyli inaczej mówiąc, te bossy z zimowej krainy trochę namieszały. Nie to, że są jakoś szczególnie trudne, tylko to zamrażanie jest wkurzające. I tyle. Ej, dobra. Widzimy, tu mamy coś znowu 4. Zostało 50 parę sekund. Tak, to prawdopodobnie oznacza mój koniec. Jeśli to są dalej bossy, to już po mnie. Dobra, na szczęście to nie są bossy. Więc. Dobra. Jeszcze to piętro się udało. Zobaczymy, jak będzie z następnymi. Pierwsze co, eliminować wszystko, co lodowe. Potem dopiero jak wyjmuję lodowe, to mogę eliminować pustynne. To nawet nie są w połowie tak groźne. Dobra, może nie tyle, co groźne. Że nie, tak, groźne. Bo w sumie przez to, że są wkurzające i zamrażające, to są tak groźne, że mogą po prostu zablokować mi dostęp do czegokolwiek. Nie wiem, czy nie powinienem może używać, nie wiem, nawet łuku, różdżek, czegokolwiek tutaj. A coś czuję, że po prostu mikstury się skończyły. Dobra, szybciej, nie mam dużo czasu. Prawdopodobnie to, że tym, że piję mikstury, właśnie zaprzepaściłem moje szanse, ale no bez nich też nie miałbym szans, jeśli mieli jedna z nich podwaja w ogóle moje obrażenia, więc no. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest potrzebna, żeby móc ubijać to wszystko. Druga daje mi wielką szansę na unik, co powoduje, że nie ginę szybko. A ostatnia po prostu jest udogodnieniem w zasadzie, a może się trafi jeszcze w coś. Dobra.
Gdzieś tu powinno być więcej tych bossów. Ale póki ich nie widzę, to muszę eliminować wszystkie czarodziejstwa i inne rzeczy powiązane z lodem, bo jednak oni... No, wiecie co oni robią z moją postacią. Dobra, mam minutę, zostało 9. Damy radę. Damy radę. Jeszcze gdzieś jest jeden. O, są tego... Im bliżej chyba tym strzałka jest zieleńsza, czy mi się tego tylko zdaje się? O, kolejna skrzynia, czyli... Czyżby już było za 16? Tak, a nie, teraz 16, dobra, wiecie co? Powiem szczerze, już odcinek powinienem kończyć. Ogólnie byłem ponad pół godziny, ale... Dopóki mi się udaje w tej pustce, to będę prowadził odcinek, nawet jeśli miałby wyjść ponad godzinny. Po prostu będziecie mieli więcej i w ramach, że tak nazwę, radość uczynienia. Po prostu dwa razy pod rząd będzie, dajmy to Spiritfarer, w sensie jeden dzień, drugi dzień. Zamiast no tego Foragera, wiecie, bo godzinny odcinek to nie każdy ma czas obejrzeć. Od razu więc trzeba dać trochę więcej czasu na to. A, jak tylko niech to obejrzy. No ale dobra, mniejsza z tym. Bij, zabij. Bij, zabij śnieżnych bossów. O, dobra. Sądząc po ilości wypadających kryształów lodowych, pewnie tu są kolejne bossy. Tak. Przynajmniej jeden. Nie wiem jak zresztą. Ale dobrze. Ważne, że się udało jakkolwiek. Więc tak. Zgiń, przepadnij. Ty też zgiń, przepadnij. I mam minutę na 17 wrogów. A jeszcze jest boss. Nawet nie jeden, tylko dwóch. Dobra, to koniec. Osiągnęliśmy właśnie minimum chyba tej pustki. Potem zaraz mogę zginąć. Nawet nie mógłbym, gdyby nie to, że mam te. Jakim tam? No wróżki w słoikach. Znaczy, te wróżki w słoikach po prostu mnie chronią przed śmiercią. Dosyć efektywnie, efektownie w ogóle. Tak. Okej, 6 wrogów w pół minuty. Nie, no nie mówcie. Nie mówcie, że ja to zdążę. Aha. Nie, naprawdę wygląda na to, że mogę zdążyć. Na styk, ale... Ale chyba zdążę. Tak. I poziom 17. Widzę bossa, widzę bossa. Więc jak widzę bossa, to nawet nie ma co czekać. Muszę go ubić. Czyżbym ubił wszystkich? Dobra, nieważne. Oczywiście bij bossa. Bij bossa śnieżnego, bij śnieżnego bossa. Dobra, kolejny boss śnieżny. Bij boss... Nie łopatą! Nie łopie jeden. I po to masz miecz, by łopatą bić bossów. Okej. Gdzie jest reszta? Nie wierzę, ja nie wierzę, że to jest koniec bossów. Wiedziałem. Wiedziałem, że to nie może być koniec. Dobra. Lecą jeszcze lodowe kryształy, więc jeszcze gdzieś musisz być, kolego. Aha, nawet dwóch. Dobra. Na całe szczęście wyspa się wygenerowała o tyle dogodna, że no. Wszyscy się chyba skumulowali w jednym miejscu. Tak. I mimo wszystko dzięki temu właśnie... No, zresztą widzicie. Aha. Jeszcze 10 zostało. A mam minutę. Nie, ten poziom poszedł lepiej niż poprzedni. Tak, zdecydowanie. Ułożenie planszy też ma dużo do powiedzenia w tej kwestii. Jeśli plansze jest dobrze ułożone, nie będę musiał nie wiadomo gdzie biec, to prawdopodobnie właśnie się już udało. Tylko trzeba na pewno... Ostatni wróg. A, tylko nie umarła krowa. Mamy to. Kolejny poziom pustki. Który to jest? 18. Oj, aż tak szkoda by było, powiem wam szczerze, to przerywać.
Ale no niestety, prawdopodobnie wcześniej czy później czeka nas to, że to już będzie koniec naszej wyprawy. I jeśli naprawdę osiągnę 30 poziom, to to będzie dla mnie przynajmniej zaskoczenie niemiłosierne. Bo nie spodziewałbym się takich rezultatów nigdy po sobie. A tym bardziej po postaci, która... Nawet nie wiem, czy... Ile tak naprawdę procent gry ma za sobą. Bo no, po prostu nie wiem fizycznie ile jest, że tak nazwę, tierów sprzętu. A też w sumie można to sprawdzić, wiem, ale jakoś tak nie zwracam nigdy na to uwagi. Po prostu jako ktoś, kto chce osiągnąć 100%, to jeszcze daleka droga przede mną. Będę musiał wybudować dosłownie na każdym pojedynczym klocku wody, który istnieje w grze. Coś, to akurat nie będzie problemem ze względu na to, że jest sekretne ustawienie, które pomaga z tym, wskazując po prostu, gdzie jest najbliższy klocek wody. Ale wiecie, nie mówię tylko o tym. Są gorsze rzeczy jak na przykład złote jajo, które bądź co bądź, no, potrzebuję aż 2 sztuk. A nie mam żadnego. I raczej mieć nie będę, dopóki nie znajdę jakiegoś dobrego sposobu na farmienie złotego jaja. A w sumie jedyny sposób, jaki znam, to karmić kurczaka, aż wypadnie, chociaż coraz bardziej zaczyna mi się... Dobra, może nie zaczyna mi się, tylko zaczynam wątpić, że to w ogóle wrót kurczaków. To pewnie jakoś inaczej się zdobywa, tylko ktoś żartując sobie ze mnie powiedział mi, żebym zajął się kurczakami. I dobra, poziom który? 19. Aha. Ogniste bossy się zaczynają. Właśnie. Z którymi jest, powiem szczerze, jeden problem. Są wytrzymałe. Poza tym, że są wytrzymałe, to nas nie są w połowie tak wkurzające jak lodowe. Ale tak, przez ich wytrzymałość prawdopodobnie mogę nie zdążyć. Bo 60 parę przeciwników. Gdyby już gdzieś lodowe bossy też są. No oczywiście. Czyli jesteśmy u naszego kresu. Jeszcze mikstury się skończyły. No niestety, na obecny moment więcej nie zdziałam. Ale oczywiście spróbuję jeszcze, chlejąc jedną sztukę tych wszystkich mikstur. Ale no, mówiąc wam szczerze, nie sądzę, żebym był w stanie zdziałać więcej, jeśli... No, ogniste bossy są takie wytrzymałe. Mimo tego, że mam dużo dronów, droidów, to i tak, padają strasznie długo, co. No, jest niepokojące. Patrzę na to, że jeszcze mam 70 parę do pokonania? Przybył 60 parę. Jakim cudem ta liczba idzie do góry? Coraz bardziej do góry. A on tak, bo pluję czaszkami. Każda ta czaszka też się liczy do tych, których trzeba pokonać. No niestety. No to i nasz kres na dzisiaj. Ale spokojnie już. Do następnego momentu. Gdybym się tutaj schodzić, przygotuję się dużo lepiej. Lepsze rękawice, lepsze buty, lepszy plecak, lepsza portmonetka. Może poznam przycisk unikania na klawiaturze. A tak czy siak teraz, obłowiliśmy się nieźle. Ponad 400 stali, kto by pomyślał. Dobra. Miejmy nadzieję tylko, że to wystarczy na dłuższą chwilę. No poza oczami Krakena. To wiem, że będę musiał szybko dofarmić. Bo ja będę naprawdę potrzebny do czegoś, chociaż ile ich mam? Tylko 3. No czyli niestety, trzeba będzie ich dofarmić, to zdecydowanie dużo. No i teraz zakończę 4 sekundy, jeszcze 35. Nad tym się starał, no nie było szans. Poziom 19. No i niestety. Ten portal tu zostaje. Dobra, czyli nawet nie będę musiał kupować następnych portali ani tworzyć. Myślę, że trzeba będzie. Dobra, wiecie co, mniejsza z tym. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się. Hej, hej.